witamy w kolejnym programie Byle do przerwy. Co prawda mija już drugi miesiąc nowego roku, ale my chcielibyśmy opowiedzieć Wam jeszcze, co działo się u nas w 2013. 5 grudnia wolontariusze zrzeszeni w lokalnym centrum wolontariatu świętowali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Na galę przybyli między innymi absolwenci naszej szkoły, którzy prężnie działają w klubach szkół, których są obecnie uczniami. Uroczysta gala odbyła się w auli Jana Pawła II na Jezioranach. Święto rozpoczęto mszą świętą przygotowaną przez wolontariuszy z naszej szkoły. Na gali ogłoszono wyniki konkursu na tytuł Wolontariusza Roku 2013. Z naszej szkoły wytypowana była Patrycja Pilc. W kategorii Kreatywny Klub Wolontariatu nominowany był między innymi również nasz klub. Tytuł Przyjaciela Wolontariatu otrzymał Szpital w Śremie. Wolontariuszem roku została Monika Kędzierska. Piątego grudnia na sali śremskiego sportu odbyła się olimpiada przedszkolna pod patronatem burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego. Uczestnicy rozpoczęli olimpiadę rozgrzewką prowadzoną przez instruktorki fitness. Dzieci otrzymały mikołajkowe czapeczki, gwiazdki oraz cukierki. Otwarcia olimpiady sportowej dokonał burmistrz Śremu oraz prezes śremskiego sportu Michał Wiktor. W olimpiadzie wzięły udział także przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych z Wyrzeki i Nochowa. W 5 olimpijskich konkurencjach walczyły 10-osobowe drużyny. Pozostałe dzieci kibicowały na trybunach swoim reprezentantom. W ubiegłym roku minęła 69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, najbardziej tragicznego i bohaterskiego zrywu przeciw okupantowi. W grudniu specjalnie dla nas wywiadu udzieliła pani Halina Kolińska, która była łączniczką w Powstaniu Warszawskim. Pani Kolińska opowiedziała o walkach w Warszawie i o czasie spędzonym w obozie jenieckim w Holandii. Pojawiły się także wspomnienia przedwojennego Śremu. Pamiętam też taki, był pan Laudowicz z Nochowa. To jego też rozstrzelali, a ta jego żona była właśnie w rynku i patrzyła i on był tak zmieniony, że ona mnie nie poznała, mówi mojego, Leon mu był, nie pamiętam. Mojego męża tam nie było, a był i był rozstrzelany też ten pan Laudowicz. No i wtedy tam Muślewski, Malinowski, jakiś notariusz, jeden, drugi, no 19 ich tam osób było, chyba Balcerek, najróżniejsi byli. Cały wywiad został sfilmowany i na pewno znajdzie się okazją, by wszyscy posłuchali tych bardzo ciekawych i wzruszających wspomnień. Pani Halinie, bardzo dziękujemy za poświęcenie nam swojego czasu. Grudzień to miesiąc przygotowań i świętowania Bożonarodzeniowego. Nie inaczej było i u nas. Warsztaty plastyczne, przedstawienia, spotkanie klasowe. To tylko niektóre ze świątecznych atrakcji, jakie odbyły się w naszej szkole. W grudniu klasa 3A wzięła udział w warsztatach pod tytułem Świąteczna manufaktura. Trzecioklasiści wykonali bombki w stylu Fabergé, mieli do dyspozycji cekiny i kolorowe wstążki, które według własnej wizji umieszczali na wcześniej przygotowanej kolorowej bombce. W okresie przedświątecznym wiele klas organizowało spotkania opłatkowe, by wspólnie z rodzicami kolędować i przeżywać ten magiczny czas. Podczas uroczystości składano sobie życzenia i obdarowywano upominkami. Tu do kominka podszedł nasz. Otóż kłód nie znamy trzczynasz, piekarza nie obraża, ale piekarz nie uważa, bo przyznacie przyjaciele z tym, co płynie mąkę miele. O pierwszeństwo walczyć trudno. Przepij mowę swą obozi, krzyknął Lolu, to przesada, istne bzdury opowiadasz. Uczniowie z klasy 1A przygotowali jasełka bożonarodzeniowe, które zaprezentowali nie tylko rodzicom, ale też mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Psarskim. Widzowie podziwiali grę aktorów, bogatą dekorację i pomysłowe stroje.
nie zabrakło życzeń od pani dyrektor Anny Wolarczyk i odwiedzin gwiazdora z prezentami. Wigilijne spotkanie opłatkowe z seniorami to już nasza szkolna tradycja. Dla przybyłych gości uczniowie przygotowali występ artystyczny. Było wspólne śpiewanie kolęd, łamanie się opłatkiem i życzenia. Każdy z przybyłych został obdarowany upominkiem ufundowanym przez firmę Rehał oraz Spójnie z Nochowa. Ostatni dzień przed przerwą świąteczną bożonarodzeniowy nastrój zapanował już na dobre w naszej szkole. Dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły aktorzy z kółka teatralnego przygotowali jasełkowe przedstawienie. Uroczystość uświetnił także występ chóru szkolnego, który zaprezentował tradycyjne polskie kolędy oraz pastorałki. Później wszyscy spotkali się w salach, wymienili prezentami, złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydne tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. 21 grudnia w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Dalewie odbyły się jasełka pod tytułem Być tam, gdzie ty. Po raz kolejny wystawiły je przedszkolaki uczęszczające do udziału przedszkolnego w Wyrzece. Dzieci wcieliły się w rolę pasterzy, aniołów, króli, gospodarzy, Maryi i Józefa. Występ wzbogacony był piosenkami, pastorałkami, kolędami oraz grą na flażoletach i instrumentach perkusyjnych. W styczniu w ramach 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się trzeci śremski bieg Policz się z cukrzycą. W tym niezwykłym wydarzeniu wzięli udział także uczniowie naszej szkoły podstawowej. Dzięki temu promowali wspaniałą ideę orkiestry oraz zdrowy tryb życia. Każdy miał do pokonania ponad 30-kilometrową trasę, która wiodła ulicami Śremu. Z lotu ptaka trasa kształtem przypominała serduszko, symbol WOŚP. Nikogo nie przestraszyła mroźna pogoda i po wspólnej rozgrzewce wszyscy z dobrymi humorami rozpoczęli i co najważniejsze ukończyli bieg. 24 stycznia uczniowie szkoły podstawowej wysłuchali kolęd i pastorałek w wykonaniu swoich utalentowanych kolegów i koleżanek. W koncercie wzięły udział wszystkie osoby, które chciały zaśpiewać utwór o tematyce świątecznej. Były więc kolędy, pastorałki oraz znane i mniej znane piosenki bożonarodzeniowe. Podczas koncertu gościnnie wystąpili także gimnazjaliści. Wszyscy udowodnili, że nikomu nie brakuje talentu i odwagi, by wystąpić przed publicznością. W styczniu najmłodsi uczniowie klas 1-3 zapluścili swoje babcie i dziadków na uroczystość z okazji ich święta. Część artystyczna okazała się dopiero początkiem dobrej zabawy. Kolejną atrakcją było wspólne świętowanie karnawału. Był taniec, konkursy i wspólna doskonała, kolorowa zabawa.
Przed feriami zimowymi naszą szkołę odwiedziły przedstawicielki Zespołu Szkół Technicznych imienia Hipolita Cegielskiego w Śremie. Dzisiaj oferta tej szkoły również. Proszę się pytać. Panie są kompetentne, że wam odpowiada teraz wszystkiego rodzaju pytania dotyczące rekrutacji, jak i samej szkoły, czyli oferty tej szkoły. Gimnazjaliści dowiedzieli się o życiu szkoły, różnych akcjach, projektach i wyjazdach. Podobne oferty przedstawili już uczniom klas trzecich przedstawiciele Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie. W styczniu i w lutym odbyły się w szkole tak zwane nocki klasowe. Ostatnią noc stycznia uczniowie klasy szóstej wzięli udział w warsztatach literacko-kulinarnych wokół książki Dolina Muminków w listopadzie. Później obejrzeli film pod tytułem Kochankowie z Księżyca. O północy rozegrane zostały 3 mecze w 2 ognie, w piłkę siatkową i w piłkę nożną. W lutym podobna nocka zorganizowana została dla uczniów klas trzecich gimnazjum. Rozegrano mecze piłki nożnej oraz siatkówki. Poza tym opracowano program na zakończenie roku szkolnego klas trzecich. Po kolacji trzecioklasiści przystąpili do próby tańca poloneza. Zwieńczeniem spotkania było obejrzenie filmu pod tytułem Podaj dalej. Nocka zakończyła się o godzinie 7 rano. Szeroko, szeroko! Dziewczyny zaraz pójdą w koło! Tak? Idziesz, Kasia? Po powrocie z ferii zimowych gimnazjaliści z klasy 1 A i 1 B udali się do teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Uczniowie obejrzeli Zemstę w reżyserii dyrektora teatru Tomasza Szymańskiego. W pierwszym tygodniu drugiego semestru pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i stali się pełnoprawnymi czytelnikami naszej biblioteki szkolnej. Młodzi uczniowie poznali zasady obowiązujące w bibliotece i obiecali, że będą szanować książki. Od tej chwili będą mogli wypożyczać pierwsze, wybrane przez siebie bajeczki i lektury. Lutego wolontariusze wraz z opiekunem zorganizowali kolejne spotkanie dla seniorów. Przypomnijmy, że spotkania odbywają się co miesiąc. Są one okazją do wspólnych rozmów, pracy, a co za tym idzie, doskonałej integracji. Tym razem, poprzedzając zbliżający się tłusty czwartek, najpierw wszyscy zajadali pączki, a później zabrali się do wykonywania bibułowych kwiatków. To możemy powycinać po prostu taki trójkąt, żeby nam wyszło, nie? Ze szwicem. O, czyli na przykład taki skrót. Na spotkanie została zaproszona pani Kasperczyk, która pokazała ciekawe i pomysłowe przedmioty wykonane z gazet. Zajęcia były bardzo wesołe i sprawiły wszystkim wiele radości. Dwudziestego lutego klasy od 4 do 6 udały się na wycieczkę do Gniezna. Na początku odwiedzili Muzeum Początków Państwa Polskiego, gdzie obejrzeli wystawę w 3D Początki Państwa Polskiego oraz stałe ekspozycje. Następnie w Teatrze imienia Aleksandra Fredry zobaczyli przedstawienie pod tytułem Dzikie Łabędzie na motywach baśni Hansa Christiana Andersena.
Karnawał to doskonały czas na organizowanie wszelkich balów i zabaw. Nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. We wtorek, 4 marca, w oddziale przedszkolnym w Nochowie odbył się balik karnawałowy. W zabawie uczestniczyły również przedszkolaki z Wyrzeki. Dzieci przebrane w kolorowe stroje bawiły się doskonale. Dowodem na to były ich zadowolone miny i szerokie uśmiechy na twarzach. Były konkursy i gry zręcznościowe z nagrodami. Skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała wszystkich do wesołego tańca. W czasie kilku minionych tygodni uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych konkursach, w których osiągnęli znaczne wyniki. W grudniu szkoła uczestniczyła w konkursie na logo Nie daj szansy AIDS oraz w konkursie wiedzy o HIV i AIDS. Uczestniczyły w nich dwie uczennice, Angelika Kaczmarek i Barbara Fortuniak. Plakat Angeliki został wyróżniony, a Basia zdobyła trzecie miejsce w konkursie wiedzowym. 11 grudnia w klubie garnizonowym odbyło się podsumowanie konkursu jednego wiersza. Barbara Fortuniak zdobyła drugie miejsce, a Katarzyna Wróblewska wyróżnienie. Tytuł tomiku Od jutra nie wierzę w nic, w którym znaleźć można nagrodzone wiersze, zaczerpnięte z utworu Basi. W styczniu uczennice z klasy 6 reprezentowały naszą szkołę w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla szkół podstawowych. Ada Żurawik i Adrianna Łączna uzyskały bardzo dobry wynik. Szkoła podstawowa nr 1 zorganizowała w styczniu gminny konkurs pięknego czytania. Naszymi reprezentantkami były uczennice z klasy 6, Ada Żurawik i Adrianna Łączna. Dziewczyny odniosły ogromny sukces. Pierwsze miejsce zdobyła Adrianna, a trzecie Ada. W czwartek 20 lutego odbył się gminny etap konkursu wiedzy biblijnej. Wzięły w nim udział uczennice klasy 6. Adrianna Łączna, Karolina Piasecka oraz Ada Żurawik. Sukces odniosła Karolina, która zajęła pierwsze miejsce. Wraz z nią, ale z czwartym miejscem, do etapu powiatowego przeszła również Adrianna Łączna. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Uczeń klasy drugiej gimnazjum, Marcin Mostowski, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Założeniem konkursu było sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości określonych w podstawie programowej oraz wykraczających poza nią. Poprosiliśmy Marcina, by opowiedział o kolejnych etapach konkursu. W październiku w naszej szkole odbył się pierwszy etap Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Na wymagane 37 punktów zdobyłem 41, przez co zakwalifikowałem się do etapu rejonowego. W styczniu w Poznaniu odbył się rejonowy etap konkursu. Zdobyłem 48,5 punktów na 50, przez co uzyskałem tytuł finalisty i zakwalifikowałem się do etapu wojewódzkiego. 21 lutego odbył się wojewódzki etap konkursu. Na wymagane 42 punkty zdobyłem 43,5 punkta, przez co zostałem laureatem Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. W przyszłym roku, podczas egzaminu gimnazjalnego, Marcin zwolniony będzie z części przyrodniczej, otrzymując za nią maksymalną ilość punktów. Jeszcze w tym roku otrzyma także stypendium naukowe, a z przedmiotu geografia ocenę celującą. W ramach Igrzysk Szkół Wiejskich w Krzyżanowie odbyła się rzucanka siatkarska klas piątych i młodszych. Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta Agnieszka Jędrzejczak, Julia Ogrodowska, Wiktoria Skrzypczak i chłopcy Sławomir Brygier, Mikołaj Dorsz,
Krystian Mikołajczak i Wiktor Ogrodowski. Zespoły grały systemem każdy z każdym na czas. Rywalizacja była zacięta i zakończyła się równą ilością punktów dla trzech zespołów. Analizując bezpośrednie mecze, wygrali uczniowie ze szkoły w Dąbrowie. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Nochowa, a za nimi uczniowie Bodzyniewa. Podsumowując nasze zmagania, w igrzyskach pierwsze miejsce wspólnie zajmuje Dąbrowa i Nochowo. Dalej jest Bodzyniewo, Zbrudzewo, Pysząca i Krzyżanowo. Do końca roku odbędą się jeszcze zawody z lekkiej atletyki klas 5 i 6 oraz gra w dwa ognie klas 4 i młodszych. Wszystkim, którzy oglądają nasz program, serdecznie dziękujemy i zapraszamy do oglądnięcia następnego odcinka.